Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Zapraszam na Tagle Tuesday. 11 rund, 3 minuty plus 1 sekunda na zawodnika. Bardzo dużo arcymistrzów, świetnych arcymistrzów na pokładzie. Jest na 11 miejscu Jan Krzysztof Duda, lista startowa, a zasłaniam go fotelem. No trudno, ale mam nadzieję, że Janek zaraz będzie na samej górze po turnieju, więc będzie go widać. Hikaru otwiera tutaj listę startową, Daniel Narodnicki. No wielu, wielu tutaj arcymistrzów z najwyższej półki jest z kim grać. To znaczy nie mi, mam nadzieję, że z kimś mi się uda w ogóle zahaczyć. Ale tak, jest tutaj naprawdę świetna, świetna śmietanka szachistów, arcymistrzów z całego świata najlepszych. Moi drodzy, mamy 15 sierpnia, jest upiornie gorąco, nie wiem jak u was. Masakra. Mi tutaj wiatrak troszeczkę wspomaga, bo bez wiatraka to w ogóle nie podchodź chyba do gry. Magnus wygrał z Gukeszem, piszecie. No tak, bo on tam miał końcówkę wygraną. Ja to się śmieję, że z juniorem to do końcówki. No Gukesz ma 17 lat dopiero, a ranking 2760. To jest w ogóle ewenement. Znaczy on idzie chyba podobnym torem co Magnus. W sumie nie wiem, Magnus miał lat chyba 19, jak miał podobny ranking, ale Magnus potem wystrzelał tak mocno i się utrzymuje od lat. No, Gukeszowi kibicuję. Między innymi dlatego, znaczy, no, kibicuję, no, młody jest, to pewnie dużo ludzi mu kibicuje. Miałem ja przyjemność z nim, słuchajcie, grać, jak miał lat 13. Czyli dokładnie 4 lata temu, w 19 roku na turnieju Najdorfa w Warszawie. Pierwszą rundę z nim grałem. Był już wtedy arcymistrzem, przypominam, bo już tą historię opowiadałem wiele razy. I miał ranking jakiś 2530 czy 2540, coś w tym rodzaju. No oczywiście przegrałem z nim partię. Nie zabłysnąłem w tej partii, ale możliwość zagrania z nim. No to wiadomo, że jak Hindus 13-letni jest arcymistrzem, no to hello. Coś z niego musi raczej wyrosnąć. No to wyrosło, no takie, taki mały stokwisz wyrósł, 2760. Zobaczymy, czy on, znaczy w ogóle jak się będzie utrzymywał w pierwszej dziesiątce, to będzie dostawał mega zaproszenia na najsilniejsze turnieje na świecie, więc no więc fajnie, no kariera przed nim. 17 lat dopiero, słuchajcie. On za kolejne 17 jeszcze może świetnie, kurczę, tą karierę ciągnąć. On będzie wtedy już mega dojrzałym takim, powiedzmy, szachistą, bo zwykle około 30. Czy ja nie chcę tutaj skłamać, nie czytałem badań, ale tak około 30 pewnie ma się tą taką ogromną świadomość szachisty. Nie chcę tutaj się narazić, no ale, ale coś w tym jest, tak jak w życiu, co nie? No bo jak się ma 18 lat, to jeszcze fiu bździu w głowie, że tak się wyrażę. Oczywiście nie wszyscy, są wyjątki, ale jak już ma się 30, no to się już myśli o innych sprawach. Tak mniej więcej. A tutaj filozofuję. Kawka na pokładzie, czarna musi być, woda jest. Moi drodzy, minuta 40 sekund do rozpoczęcia. Zobaczymy, jak to się będzie wszystko rozgrywało. Co tam u was? Dajcie znać w ogóle, jak wam mijają wakacje. A może takie krótkie pytanie, bo to każdy się może rozpisać. Kawka to smacznego. Z jakich miast, moi drodzy, jesteście? Dajcie znać na czacie lub w komentarzu, jeżeli ktoś już ogląda to na YouTubie. Zawsze to miło wiedzieć, skąd oglądacie. Może z zagranicy ktoś jest. A mam widzów z zagranicy i to całkiem sporo. Witam cię serdecznie, absolut. Wybaczcie, że nie czytam wszystkich waszych ników do końca. Czasem one są łamiące mi język, więc tak w skrócie to robię, ale to wiecie. Moi drodzy, przy okazji, jeszcze jak mam kilkadziesiąt sekund, to wspomnę o tym, że przychodzi jesień i wymyśliłem tu z ekipą swoją, zespołem, wiele ofert szkoleniowych, a taka myślę, że bliższa wam, mam nadzieję, to szkolenia grupowe online dla dorosłych i dla dzieci. Planuję robić grupy 10-osobowe, nie większe. No i więcej szczegółów też się pojawi niebawem. Na razie tak tylko robię rozeznanie w terenie, że tak się wyrażę. Jest zainteresowanie, ankiety to potwierdzają, wasze komentarze, więc bardzo mi miło. Myślę, że te grupy ruszą. No i w sumie taka ciekawa przygoda. Mam nadzieję, że w tym roku będzie, jeśli chodzi o właśnie takie szkolenia.
Dzień dobry, hodor.pl. Dziękuję. Dobra, moi drodzy. Dziękuję za powodzenia. No i lecimy. Skoczek F3. Z kim ja tu gram? Z mistrzem FIDE. Skoczek F6. Niech będzie. Dobra, niech będzie też C5. Aha, tędy. Mój drogi przeciwniku. Dobra, G6 i tędy będziemy próbować grać. Przepchał pionka, tak jak Magnus. Goniec G7. D6. Ok. A jestem ciekawy, co gość zrobi na ten ruch. Tutaj od razu spróbuję zagrać, żeby wyjaśnić sytuację, otworzyć gońca. O, ekstra. Bardzo szybko poszło, te wymiany poszły bardzo szybko. Skoczka trzeba wyprowadzić. Ja jestem z pozycji bardzo zadowolony. A6, B5 planuję. Ale gościu szybko gra, masakra. F4, tutaj tak nie może, tutaj też. Nie wiem, łatwa. Łatwa rozgrywka póki co. Dlaczego on tak szybko gra? Co w ogóle chodzi? Bije. No to wieża B4. Tutaj pionka chce wziąć. No tego nie może. Straci centralnego. Spoko. No dobra, hetman B6. Naciskamy na linii. Naciskać trzeba. No dobra, to tak. I tu naciskamy mocno. Aha, bo on jeszcze tutaj ma taką opcję. No w sumie ma. Tutaj trzeba będzie może spróbować coś z C4 zagrać, ale szybko się rozbrykał. Kurczę. Cześć, Matemat Szach. Dzięki serdeczne. No goniec na C3. No jest goniec na C3. Wieża B8. No właśnie, bo... Okej, okay, lecę chyba tym pionkiem. Tutaj mu się zbić nie opłaca. Chcę zagrać A4 i tam mocno przywalić. Czasami w tej pozycji, nawet jak będzie równo w materiale, to można uzyskać bardzo ciekawą grę. No dobra, tu muszę chyba to wymienić i wejść sobie na B2, związać gościa. Ha, taki ruch może mi wtrącić. W sumie o tym nie pomyślałem, ale zawsze miałem taki chyba ruch. Wieża B2. Wieża B1. Co? Dobra, idę A4, żeby mieć opcję też hetmanem. Albo też zahaczyć pionka na A3 w razie czego. A, w sumie mogłem pionka zbić za darmo, no tak. Nie zrobiłem tego. No mam nadzieję, że gość ma problem. Oczywiście jego jakimś tam tutaj planem może być zagranie E5. No tak nie, bo tu dostanę. Tak, tak. Dobra, jest gorąco, trzeba myśleć. Słuchajcie, mocno. Zbicie. Może na razie sobie kulturalnie wrócę. Niech będzie tak. Może C4 zasunę. Zasunę mu od razu C4. Tak, przytrzymam to. Niech będzie A3. Przytrzymam sobie wieżyczkę. I skoczek na A4 może być ciekawa. Ha, on tutaj chce. Dobra, zagramy tak i hetman C5. No, łopata logicznie trzeba chyba tutaj grać z nim. Okej, no to hetman tutaj i już jest mój. No już jest mój, mu się wszystko sypie. Jeszcze fajnie pionek wieżę przytrzymał. Tu pionek wisi. No, odbić trzeba. Okej. Ojejku, podstawiłem! Nie jest okej. Ale moment, to jest jakość na szczęście. Tu wybicie. Kurczę. Podstawiłem. Ale jaja. Na pewno wybić. Żeby tych pionów nie stracić.
Król mi jest potrzebny, pionek uciekający. Dobra, pionek do góry, żeby tak zahaczyć, jakby co. Król idzie tutaj. Jak król pójdzie tu, to dus dostanie. Dobra, zagram tak. No, król nie może tu, bo wieża by dała mi szacha. Okej, tak. Tak tu grozi. Król się zbliży. Oj, podstawił, dobrze. Uff, powiem wam szczerze. Masakra. Masakra, mogłem to spokojnie przegrać. Ale zobaczcie proszę, jak szybko przelecimy, że gość tutaj miał naprawdę gorzej. No, najgorzej jest wykorzystywać przewagę, nie? Pozycja przyjemna do gry tu cały czas była. Dosyć łatwo to poszło, ale podstawiłem okrutnie. Tutaj, tutaj, tutaj. Tak, tak. Skoczek E4. Nadal jest super poza, no ale zapomniałem o tym. Ojejku, tak nie wolno. Ale komputer jeszcze pokazuje. Co on pokazuje? Wygraną? Białych? No D5. Tylko pionek do góry. On tutaj. Pozwolił mi królem po prostu podejść. No i tu podstawił. No tak, powinien raczej to wygrać. Raczej powinien to wygrać. No i podstawka. Na moje szczęście. Dobra. Czekamy na kolejnego przeciwnika. Jeden punkt jest? Jest. Może się uda zagrać z jakimś koksem. Fajnie w sumie by było. Czekamy cierpliwie na jakiegoś koksa. Bo moment, partia druga się nie zaczęła, prawda? Widzę, że jakieś partie trwają, ale to chyba są. A, jeszcze trwają. Jednak trwają. Hikaru przegrał! Hikaru przegrał pierwszą partię. No ale to jest sensacja, co nie? Jak się wygrywa tyle tych Title Tuesdayów. Wow. Z kim Hikaru grał? Z jakimś mistrzem międzynarodowym. Coś tu musiał pokaczać, jak widać. Pionki zaczął zbierać. Tu się pomylił, co? No to ciężko tak w ogóle coś wymyśleć. Nieźle. No, Hikaru, słuchajcie, mam więcej punktów niż Hikaru. Janek wygrał. Jak odkąd Hikaru się ożenił, to forma mu spada. Nie no, słuchajcie. Coś generalnie w tym jest, ale ja bym tutaj nie upatrywał przyczyny. Akurat w jego wypadku. To jest maszyna. No ale każdy ma potknięcie, jak widać. Spoko, to jest internet. Zresztą jego małżonka, z tego co widziałem, to też jest szachistką, więc... Może aż tak źle nie jest. No ale swego czasu pamiętam, jest taki arcymistrz Weselin Topałow, bo ja w ogóle się wychowałem na jego partiach również. I kiedyś czytałem właśnie, jak się ożenił, no to zaczął po prostu w szachy grać słabiej. I no, coś w tym jest, no ale to może okres przejściowy. Jan Krzysztof Duda! Dzień dobry, Janku! Chciałbym powiedzieć, że życzę ci powodzenia, ale życzę sobie powodzenia, żebym chociaż 30 ruchów wytrzymał. O, no dobra, Janek zagrał mi B3. Jedziemy. Jan Krzysztof Duda, moi drodzy, w Title Tuesday, cudownie. Zagramy A6, żeby nie było gońca. Nie wiem, czy to dobre, ale myślę, że logiczne. Ale fajnie, gram z Janem Krzysztofem Dudą, moi drodzy. Goniec G4 niech będzie.
Pięć ruchów już wytrzymałem. Mam nadzieję, że moja przewaga się nie kończy teraz. Masakra, już pionka podstawiłem. No i Janek bierze mi pionka. On lubi brać pionki po prostu, nie? No dobra, lecimy, oddaję pionka. Lecimy E4. No będzie H3. Ajajajajajajajaj. Już mam gorzej. Janek Krzysztof Duda, no. Janku, zestresowałeś mnie. Taka, to jest trochę taki botwinik, tylko odwróconym kolorem. Kurczę, no gram tak, no. Tu. No i Janek zbije mi tu i nic nie ma. I będę miał w trąbę strasznie. Mogę też zbić. Dobra, niech będzie tak. To słabe, ja wiem. W ogóle goniec nie gra. Janek wziął pionkę i mnie przytrzymał, no. Jakie to kurcze proste. No H5, trzeba coś tutaj się rozwijać z tej strony. Przerzucam skoczka może tu. No jak zbije Janek, to tu. A, tu jeszcze pionek wisi w ogóle. Chętnie wezmę. Już nie wezmę. Mam C7, żeby zagrać tak. A co, hetman D4 będzie świetnie grał? Bardzo możliwe. Tak chyba trzeba coś też zagrać. No tutaj goniec musi grać chyba tak, tak i tak. Bardzo długi plan. Niestety wygląda to fatalnie. Ale co ja mogę zrobić? Ustawił mnie tu nasz rodak. Ile ruchów jest? 16. Ojej. Nie jest źle. Nie jest źle, słuchajcie. 16 ruchów. Znaczy jest źle. Jest źle, moi drodzy. Tak i tak? Czy ja dobrze policzyłem? Czy czegoś nie doliczyłem? No tutaj grożę. Co? Czegoś nie doliczyłem. Nie wiem czego. Co? Kurde, ale mnie zażył chłopak. No dobra, jak to wygląda figurowo? Czy ja mam tutaj przewagę jakoś, czy nie mam kompletnie przewagi? Kompletnie nie wiem, gram tak. No to jest bardzo groźne. Na pewno inicjatywa jakaś jest. No jakaś, bardzo duża. Bicie. Będziemy straszyć. Aha, goniec C4 jeszcze jest. Matko bosko. Tak. Kompletnie nie mam ruchów, moi drodzy. No tak, Janek dobrze to przewidział. Mam hetmana więcej z Dudą, ale nie, no to nie jest hetman więcej, słuchajcie. Pozycja jest tragiczna, to jest bardzo wyczuwalne. No dobra, gram tak, za długo myślę. No z powrotem, co ja mogę? No tak, tak czułem, że tutaj są problemy ogromne. Aha. Muszę chyba to wziąć. Teraz hetman za dwie wieże, no ale jakby się udało te pionki, ale król jest bardzo słaby. Król jest bardzo słaby. Ile ruchów jest? 29. Aha, tutaj jeszcze jest opcja. No tak. No tak. Tak gram. A tu jeszcze jest taki ruch. Oj, no właśnie. Szukam opcji, żeby dać mata.
Mało czasu. No jest ciężko. O kurczę. Wieża G2 chyba wygrywa. Co? A, wszystko inne też wygrywa. No dobra. Jest po mnie, moi drodzy. Poddaję partię. O, czysta przyjemność zagrać z naszym Dudą. Fajnie, fajnie. Słuchajcie, no, no co, no, no miło. No ja tam w debiucie pograłem tragicznie, jak zresztą zobaczymy. Ale super, cieszę się. Cieszę się w sumie z tego wyniku. No, Janek teraz, mam nadzieję, wygra ten turniej. Mam nadzieję, że wygra ten turniej. No, będę robił mu dobrego Buchholza. Mam nadzieję. Jest E4. No tak, słuchajcie, tutaj już... Tutaj już w ogóle... Co, goniec? Co, tutaj coś już jest nie tak. No, Janek wziął pionkę i mi go przytrzymał po prostu. H3. No, pograłem tragicznie, to ja wiem. Ale było blisko. Blisko. Czego było blisko? Było blisko, żeby zrobić 40 ruchów. No. Tylko tyle. Aha, jeszcze jest taki ciekawy ruch Hetman B8. Kurczę, no nie zagrałem go, bo tutaj grozi czasami bicie na, na C5. Co? F6 każe grać? No tak, no to trzeba być arcymistrzem, żeby takie ruchy wykonywać, moi drodzy. No ale fajnie, fajnie. C4 tutaj. Kurczę, ale ładnie mi tutaj... ładnie Janek to sobie wymyślił, nie? No, super, cieszę się, bo trafić tutaj na Dudę to nie tak łatwo. No, przewaga Janka nie za wielka według kompa, ale wiecie, no, według kompa, co nie? Weź człowieku i tu graj. Co ja tutaj mogłem lepszego zagrać? Tutaj. Aha, no, żeby spróbować to zbić tego gońca, wejść może hetmanem i tam po białych polach cisnąć. No, wiecie, jak się gra na 3 minuty, to ciężko. No i tutaj plaś. To już ciężko, nie? Mam D5. A, trzeba było zbić. Potem goniec H3, nie? I tu próbować. Też racja. Też ciekawe, no. Skoczek A8. Jaki piękny ruch Janek mógł zagrać. Tutaj grożą widły. I hetman już nie ma możliwości wejść tędy. Ciekawe, ciekawe. No ale Janek zbił. Znaczy myślałem, żeby zbić w ogóle królem, ale to chyba nie ma znaczenia większego. No ale trochę próbowałem atakować, przyznacie, że trochę próbowałem jednak atakować. No tak, tutaj już jest koniec, dobra, no to tak tylko pro forma, co nie? No tak. No dobra, było miło, fajnie, lecimy dalej. Lecimy dalej. Tak jak patrząc wcześniej, to aż takiej tragedii potem nie było, nie? Jak Janek tutaj hetmana poświęcił. No tragedii nie było, trzeba było tylko dokładnie pograć po tych białych polach. Ocena silnika to ocena silnika to jest jedna, ale z praktycznego punktu widzenia może nie byłoby tak łatwo to jeszcze grać białymi. Tak sobie teraz dopowiadam nieco, co nie? No ale nieważne. Fajnie, że tam chociaż te 39 ruchów. Następnym razem może pójdzie lepiej. Dobra, co mamy? Mistrza Fide. Lecimy, słuchajcie, robić Buchholza Jankowi. No dobra, tak. Zachowamy sobie tego gońca. Mm.
A może tak, a niech się męczy. Czy to jest dobre? Nie wiem, ale zbiję tym. Tak spróbuję od razu zagrać. Lubię tego pionka tam wstawić wysoko. A coś tam wymienimy. No i chyba tutaj. W sumie czarne chyba nie mają problemów. Moja wieża nie gra. No muszę w ten sposób. Tutaj. Dobra, F3 w takim razie. Dobra, troszkę się prostuje. O, pionka chce mi wyprostować. Bardzo się cieszę. Tu jest niby słabość. No niby jest. Tu mogę wziąć, ale nie chcę. Tu jest ciekawy ruch. No dużo jest dobrych ruchów. E3 niech będzie. Stabilnie sobie pograjmy. Wieżę wstawię tutaj. Grozi wzięcie tego pionka. Ale skoczek wejdzie tu, więc nie mogę. Wieża B1. No cały czas się kurczowo trzyma tego, że jak zbije tu, to mi tu wejdzie. Może tak zaatakujmy. Zobaczymy, czy on C4 zagra. Z Jankiem fajnie zagrać. Oczywiście, że z Jankiem fajnie zagrać. Tutaj i tu. Czy tam coś jest? Bo nic nie widzę. Znaczy, no tak, no tracę. Może tak z obroną, może przerzutem. Grozi wzięcie. Aha, już się obronił. Dobra, tak. Wolna linia. Grozi teraz tu. Nie, już nie grozi. Tutaj, tutaj, tutaj. Szkoda, że ten pionek nie stoi tu. No, szkoda. Można by zawsze gdybać. Ojejku! Podstawiłem. Ale chwila, a nie mogę tu? Nie, nie mogę. Ojej, podstawiłem. Jak fatalnie podstawiłem. Muszę bronić pionka na E3. Fatalna podstawka. Próbuję gońca uruchomić jakoś. Ale podstawka, no to może mnie kosztować punkt, niestety. Może jeszcze pułapka w postaci takiej się uda. A, tu się obronił. Tak, wiążemy. Bierze F6, goniec tu. No jeszcze taki ruch ma. To zawsze z szachy mogę wybić. Coś tam się obronić. Skoczek E4 tu mi grozi. Wjazd. Tak. Nie, nic nie widzę, słuchajcie. Coś mi tutaj... Jakieś mam zaćmienie. Jakiś wieczny szach może zrobić, no ale z tego będę zadowolony.
O, tego się nie spodziewałem. Tak, byłoby świetnie zagrać chyba. Chociaż nie, pionek uciekający, to nie. W ogóle tak. I końcówkę pograć. No spróbuję końcówkę pograć. Z remisu tutaj trzeba być zadowolonym, o ile się uda to zrobić. Tutaj, żeby goniec miał gdzie uciec. No chyba, że skoczek wejdzie, to go trześniemy. No właśnie. No właśnie. Kurczę, dobrze zagrał. No jest źle, moi drodzy. Kurde, to jakiegoś mata chyba dostaje. Nie, król ucieka, ja cię kręcę. A, mata dostaje. Wiecie co? Mam największego farta na świecie. Mam największego farta na świecie. Mata mi dawał tutaj na C1. Nie dał. Masakra. To było więcej niż wyjście z wora. To był fart. Po prostu fart razy 1000, nie? O rety, zobaczcie co on odwalił. Co mógł tu zagrać lepiej? Wieża bije B8 wygrywało. Wow, bo tu wchodzi wszystko. No tak. Wow, masakra, masakra. Dobra, szybko przejdziemy tutaj do tej końcówki. Zobaczycie, mata mógł mi dać tutaj bardzo szybko. No i tu jest mat w trzech, tak. Tu, tu, tu. I hetman C1 mat w jednym ruchu. Ale on wolał dać mata na A2. No i niestety mata nie było. Ale się musiał wkurzyć. Masakra. No, są te przeoczenia faktycznie. Dobra, no to można powiedzieć... Punkt na farcie, dużym farcie, znaczy na pewno. Ale punkt jest punkt. W szachach trochę szczęścia trzeba mieć. O, ja mam tego szczęścia chyba zbyt wiele. No dobra. Zobaczymy, kto przypadnie nam w rundzie numer 4. A Janek jest gdzie? Czy Janek ma 3 punkty? Mam nadzieję. Jeden punkt to była moja zasługa. Nie, no się śmieję oczywiście. Żadna moja. A nie widzę Janka. Kurczę, gdzie co te upały są okropne? Wody pić, wodę, wodę, wodę. Przegrał Janek teraz. Mistrz Fide. No to jedziemy.
Skoczek G5. Mógł zagrać. Co, jakiś skoczek D2 to tu i potem z gońcem na F6, czy nie? A tak niech będzie w takim razie. Hiszpańskie klimaty. A może tak. Potem C5. Mi się podoba pozycja. Tylko muszę skoczka jeszcze przystawić. Zawsze mogę gońcem wrócić. Chociaż nie od razu chyba. Co? No to tak. I tu będziemy patrzeć na B3. Może i tak można. Zwykle skoczek na E6 stoi w tych pozycjach. Dobra, tu się wieża przyda. Chyba skoczkiem trzeba wrócić. Dobra, goniec F8, bo koń F5. Typowe, no właśnie, ten skoczek z G6 mi teraz chyba nic pożytecznego nie robi. Wróćmy tym skoczkiem. Może B4 w ogóle zasunąć, ten pionek nie będzie słaby. Ciężko powiedzieć. Tu się coś szykuje. Nie, no tam bić nie może. Spróbuję wymienić skoczka. Nie no, bić tutaj nie może, bo nawet nie muszę tego do końca zbijać. Znaczy może, ten będzie... Ja będę miał przewagę. Okej. Podoba mi się ten ruch w połączeniu z tym gońcem. Jakiś F3, co? Mam F6 tutaj. Ojejku, wpakowałem się pod skoczka. Za szybko zagrałem. Muszę wrócić. Jeżeli tak, to tak. A tu też mi trochę rozwala tutaj system. Tak w sumie to nie wiem, czy reagować. Coś trzeba będzie. Kurczę. Dobrze gra skubany. Ale nie, tak. Tak, skoczek ucieka. Co ja dalej mogę z tym fantem zrobić? Dobra, tak. Chyba G6 po prostu. Się osłabić trochę trzeba. Trudno, ale skoczek wyjdzie. Wracamy, nie mogę wpuścić hetmana na H4. Tu, skoczek na H6 szach, no muszę tak, skoczek na H6 szach, tutaj chyba. No ma ewidentnie lepszą pozycję. Kurczę, dobrze gra, bardzo dobrze gra. Czy tutaj bicie jakieś? No tak. Powrót, hetman niech stąd ucieka. Strasznie denerwujący. Trzaśniemy tu, oj. Robi się gorąco. Bardzo. No tutaj jest strzał. Aha, tu jest też strzał. O rety, hetman mi grozi wzięcie hetmana. Mhm.
Matuleńko, ale mnie gość tutaj po prostu ograł. Po prostu mnie ograł. Tak, spróbuję. Ojej, hetmana podstawiłem. Co ja w ogóle gram, no? Masakra. Co ja robię? Tragedia, no. Super. Ale nie ograł gościu, po prostu nie kwiknąłem nawet, nie? Strasznie mnie zniszczył. Hetmana podstawiłem. Totalny amator. Podobała mi się pozycja. Kurczę, jak on mnie tam zajechał, aż sam nie wiem, kiedy przegrałem, wiecie co, te pozycje, sam aż nie wiem. Nie no, wiecie co, tutaj konie, gram swoje debiuty teraz, nie ma co kombinować, no D5 taki ruch, no tak, narzucał się, żeby w centrum uderzyć mocno, no tak, bicie najlepsze nie było, skurczę, ale tu cały czas dobrze wszystko stało, coś tam jakieś nie, no tutaj się pomyliłem oczywiście, tutaj za szybko, bo skoczek. A co, a goniec E7? Aha, strategicznie mogłem zacząć myśleć, a nie taktycznie. O, goniec E7 fajny ruch, bo tutaj wchodzisz i jak wymienisz tego gońca, to masz święty spokój, no. I tak mu tempo dałem do ataku. Ale też zobaczcie. Całkiem. No. Broniłem się chyba dobrze. Dobra. Okej. Okay. Trzeba było zbić skoczka. No tak, pochylić głowę i zbić skoczka. Tutaj co? Hetman H4, Krzysztof. I rozwiązywałeś się ze wszystkich problemów. No dobra, pomogłem gościowi wygrać. No, pomogłem gościowi wygrać jak nic. No, masakra. A tak mi Hetman wlazł tutaj. Kompletnie nie. Fatalnie. No i tutaj to już jest chyba w miarę łatwe dla niego. No a ta podstawka. Wszyscy widzieli, niestety. 2 na 4. Niedobrze. Problem w tym póki co, że żadnej partii takiej nie udało się wygrać czysto. W sensie od początku do końca, tylko na farcie. Z Jankiem to wiadomo. Ale chociaż zagrałem. No, Świrusdziarz z Żigałko. A dlaczego Żigałko gra? Tutaj chciałem zerknąć. Chciałem zerknąć na kramnika. A tutaj polska arcymistrzyni. Malczewskaja. Remisik. No dobrze. Moi drodzy, 2 punkty, ta 4. No to jest jeszcze początek turnieju, jeszcze 7 rund, wszystko może się wydarzyć. No będę walczył najmocniej jak potrafię, ale widzicie co się dzieje. Kurczę, dobra, narzekam, niepotrzebnie narzekam. Upał daje się we znaki bardzo, 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 bardzo. Co ja sobie podkręcę tutaj troszeczkę. Wiatrak, mam nadzieję, że hałasy nie będą wam przeszkadzać. I mam nadzieję, że będzie tutaj wszystko działało, bo widzę, że jakieś klatki mi się gubią. Kurczę, niedobrze. Niedobrze, ale grunt na granie będzie zawsze, jakby co. Z transmisją może być różnie.
Internet coś tutaj chyba szwankuje. Dajcie znać, czy słychać, moi drodzy, na żywo, jak jesteście. Materiał nie przepadnie w razie czego. Przepraszam z góry, jakby coś tutaj nie zadziałało, ale widzę, że klatki są gubione strasznie. No niestety, nic na to nie poradzę. Kurczę, spróbuję coś zrobić, ale to może być trudne. Dobra, spróbuję tutaj transmisję jeszcze raz odpalić. Na szczęście nagrywka jest. Aha, w trakcie chyba nie będę mógł tego zrobić. Aj, niedobrze. Niedobrze, moi drodzy, chyba zepsułem wam zabawę na żywo. No spróbuję odpalić dalej. Ajajaj. Dobra, grunt, że jest nagrywka i będzie na YouTubie, to jest najważniejsze, to się powtarzam, już wiem o tym, ale jest problem z... No właśnie, jest problem ze zgubionymi klatkami. Ostatnio nie miałem tego problemu. Coś się zaczyna tutaj krzaczyć, niestety. Oj, nie podoba mi się ten fakt, że się skrzaczyło. Niedobrze, niedobrze. No tak, nie mogę tutaj chyba nic zmienić, niestety. Cóż ja mogę, biedny żuczek, zrobić w tym momencie? Transmisja padła. Tu mamy chwilową przerwę. O! Transmisja ruszyła. Mam nadzieję, że... A, znowu się gubią klatki. Kurczę, spróbuję jeszcze raz tutaj ustawienia. Da się zmienić ustawienia w trakcie? Może ciutkę. No dobra. Zobaczymy, co teraz się stanie z transmisją, moi drodzy. No, stream padł. No, widzę. Runda jeszcze się nie rozpoczęła. Słuchajcie, problem z transmisją. Dajcie znać, czy... Czy widać, słychać, bo się zacina strasznie. O, niestety, klatki się gubią okropnie. 60 ponad procent. Dobra, zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Słychać? Słychać. A widać? Płynnie chyba obrazu nie widać, mi się wydaje. Tak jak patrzę. No zobaczymy, na razie zostanie jak... Jak zostanie.
Spróbuję to tak na razie zostawić. Laguje streama, no tak myślałem. Ale najważniejsze jest to, że jeszcze raz przypomnę, będzie powtórka na YouTube. Klatki się gubią strasznie. Strasznie się gubią klatki. Przepraszam, nic na to nie poradzę. A runda numer 5 to rozpocznie się kiedy? No właśnie, kręci kółka znowu. Mam nadzieję, że już słuchacie, od następnego razu nie będzie tego problemu, gdyż zmieniam internet na szybszy. Mam nadzieję, że będzie ok. Dobra, mamy kolejną rundę. Lecimy. Mistrz FIDE. Nie, to jest National Master, sorry. Ok. Niech będzie skoczek F6. Mamy znowu obronę królewsko-indyjską. Katujmy. Debiut, który lubimy. Moi drodzy, H3. No dobra, E5. Niech będzie, od razu powalczmy. Tak, tak. Planem F5. Hetman F3 w ogóle dziwnie wygląda. Chyba mi jeszcze bardziej pomaga tutaj w ataku. Tak sądzę. Dobra, idę z tym F5 na niego. Skoczek broni. Jak zbije, to zbije. Chyba powinno działać. No to tak, F4. No i musisz zbić skoczka. No właśnie. I kto jest zadowolony z tej pozycji? Białe czy czarne? Niech mi ktoś wyjaśni. Chcę tak zagrać, tak. Hetmana wstawić tu, poprawić się. Okej. Tu się broni. Goniec tutaj będziemy bronić. Może hetman E7 w ogóle też. Hetman E7, skoczek D6. Aha, skoczek wlatuje tutaj. Niech będzie tak. A, no przecież tu podstawiłem. Pionka. Nie byłbym sobą, jakbym czegoś nie podstawił przecież. Może jeszcze tu się uda jakoś oszukać przeciwnika. Królem tylko muszę zejść. Najpierw królem zejść. Aha, tu będziesz chciał zagrać. No słusznie. Tak spróbujemy. A tu wisi. A tu może zbić. Tak zagram. Najpierw tak. Osłabię tego skoczka. Potem B6. Dwa pionki mniej. Tak. No i skoczek tu. Aha, no to już się obronił.
Chociaż może nie do końca. Będzie miał E5. Obronił się. Ten mój ruch był bez sensu. Trzeba było zejść królem i celować w tam skoczka. Właśnie. On teraz może tak zagrać. Dokładnie. Próbujemy swoich sił. Tak, jeszcze spróbuję. Grunt, żeby tego pionka zdjąć. Tu i tu. To było dobre, tego pionka zdjąć chociaż. Jakaś nadzieja się pojawiła. Dobra, strzał. Tu. Grozi tak. Już nie grozi. No to po prostu tutaj. Bronię pionka. Tam może mi wziąć. No może. Tamten pionek jest mało istotny. Zagram tak, żeby ta wieża miała swobodę. Tylko swobodę na co? Niech ktoś mi powie. Tak, tak. Taki ruch grozi teraz. A dobra, to chyba mam taki ruch. Jakieś pułapeczki będą grozić. No nie. W sumie nie do końca. Dobra. Będzie tu jakieś czary mary. O, czary mary się udało. Jednego pionka wziąłem. Drugiego pionka wziąłem. Za szybko gość gra. Na moje szczęście. No to gitara. Hop. Hop. I teraz zagramy tak. Tam grozi. Okej. I tak. I tak. Dobra, nasza. To już go nie wypuszczę. No i pionek będzie zasuwał. Mogę zbić. Dobra, mamy to, moi drodzy. Dajcie znać, proszę, czy na czacie widać wszystko. Czy dalej się klatki tutaj gubią? No, gubią się. No niestety, będą się te klatki gubiły. Przepraszam was najmocniej. Za sekundkę. A, nie mogę w sumie wrócić, bo... Nie, za sekundkę wracam, moi drodzy.
Już moi drodzy jestem. Widzę, że zniknęła mi minuta. Szczęście zdążyłem. Zagrajmy sobie ten wariant. Można. Spróbuję pokombinować. I skoczkam. A tu jakieś widełki, ale nie do końca. Tam jest strzał. O, to chyba w ogóle przewagę zyskuje, bo jeżeli zbiję mi hetmana, to zbijam tu. A jak tu, to potem tu. Aha, on ma szacha jeszcze tam. Dobra, tak, F3. Tu jest na szczęście bicie w razie czego. No, schowam się. Pionek mniej. To jest dwojone ma, więc tragedii może nie będzie. Spróbuję to wymienić i poczarować. Czary mary, w sumie nie wiadomo jakie to pionka do góry. Tak to zawsze tak. Aha. Właśnie, to spróbujemy. No, król jest względnie fajnie schowany. Z końcem może dobrze to będzie wyglądać. Tam jakiś szach grozi. Aha, tutaj, tutaj. Dobra, musimy pilnować pionka, będę celował w króla przy okazji. Ojejku, no co ja zrobiłem? Czy skoczek może zbić tego gońca, no. No dobra. Jakieś zaćmienie dzisiaj mam kompletne. Hetmanówka bez pionka. To nie jest dobre. No, remis dla mnie byłby świetny. No, to jest propozycja remisu. Taka cicha. E4 chyba jest dobre. Nie ruszył E4. Próbuję postraszyć. Aha, tu mi pionka kosi. Ojku, niedobrze.
Ojej. Tak? Nie, no może. No nie, no ma wygraną. Co? Remis. A nie, nie remis, on się tu chowa. Dobra. Trzy na sześć. Pięć partii zostało. Robię 5 punktów. Robię 5 punktów, no. Transmisja na żywo się zepsuła. Drodzy widzowie, jak tam transmisja? Dajcie znać, jak transmisja. Chyba transmisja nijak. Kurczę, tutaj ciekawe rzeczy się dzieją. Tak. Ciekawa kombinacyjna gra. Wydawało mi się, że te uproszczenia mogły być też ciekawe dla mnie. Jak się okazuje, nie były. No właśnie. Trudno. 3 punkty. Gramy dalej. Teraz spróbuję po prostu pograć mocno. Mocno i twardo. 5 punktów robię. Najpierw 4 z rzędu. Będzie siódemeczka. A potem po rekordzik idziemy. Nędza z transmisją, co? Przepraszam was najmocniej. No niestety. Spróbuję jeszcze ją naprawić w międzyczasie. Ale może to być trudne. Czekamy na kolejnego przeciwnika. Dzięki bracia za rajd. Tyle, że u mnie transmisja tak szwankuje, więc wszyscy stąd uciekną. No ale dobra, trudno. Okej. Jeszcze partie trwają. Jest przeciwnik.
będziemy grać na wiszące pionki, przeciwko wiszącym pionkom. Cześć Kruci, dzięki serdeczne. Tu. Spróbuję dać mata. To tak, tutaj opcja jakaś się pojawia. Wieża D1. D5 poszło, ok. Wybijemy i przyjdę hetmanem najwyżej. Tak. Jakiś lufcik by się przydał. A, ewentualnie po prostu wieża E1 też będzie dobrze. Tak, wieża E1. Zdecydowanie. Nawet myślę, że skoczek F3, wymienimy hetmany i też będzie bardzo dobrze, bo jednak on ma pionki słabe, które warto atakować, szczególnie C5, ale to wymaga dużej techniki, dobrej techniki. Tutaj. Ta wieża B2 może sobie tam potem kicnąć. Czy to coś da, jak zagram na przykład skoczkiem tu? Szczerze mówiąc, nie wiem. Zachowajmy więcej figur w grze. Ciekawe, czy wieża B2 się odważy zagrać. Odważył się. Spróbuję go tutaj. Aha, bo co ja chciałem? Tak. Tak, tak. C5 może? C4? Chyba może. Czyż nie do końca, bo kto zbije, to tam potem mata dostanie na końcu. No ale może tak zagrać. Tu wszystko do końca. Tak, na końcu jest mat. Nie może C4. Chyba nie może, tak na pierwszy rzut oka. Mi się wydaje. Teraz taki ruch grozi. I tu wzięcie pionka chociażby. Tak, i tak jeszcze mam opcję fajną. A to tutaj. Aha, wieża E5. Kurczak, dokładnie gra. Muszę to wybić. Coś w tym stylu zagrać. Trzymać na tego pionka. Pieczę. Tak. No to spróbujemy. Tak. A5 będzie się rozbrykał się przez A5. Słusznie. No dobra. Trochę uproszczeń, niestety. To już jest remis. Albo i przegram jeszcze, jak będę tak grał. O kurczę.
Dał mi szansę jakąś. Aha, tak sobie pograł. No sprytnie. Dobra, uciekam. Teraz to cię mam. No wiecie co? Jeszcze nie wygram tej partii za chwilę. Ojejku, no nie wygram jak tak będę grał. Masakra. Tędy się chcę schować. Dobra, teraz to wygram. Król jest po prostu blisko. No, ledwo, ledwo. Powiem wam, ledwo, ledwo. Ile tych truchów było? Setka? Pykła? Prawie. No, było ostro. Było ostro. Jak transmisja? Dajcie znać, proszę. Względnie, jeszcze da się oglądać. Punkt jest punkt. Cztery punkty na 7. Ciśniemy dalej. Są jakieś jeszcze partie? Chyba nie widzę. A jeszcze są. Się ładuje. Hikaru jeszcze gra? No, no to wieża na wieżę. No. Hikaru ma 4 punkty? To Hikaru dzisiaj też nic nie idzie kompletnie. Fiu, fiu. No teraz ma 4,5. No ale to dla jak na Hikaru to jest tragedia. O, czasem tak bywa. Też wieża na wieżę? Nie no, walka do ostatniej wieży. Niepotrzebne przedłużanie, ale już
Takie są reguły gry w internecie. No dobra, wszystkie partie się skończyły. Czekamy na rundę numer 8. Niestety tak samo. Bardzo mi przykro, moi drodzy. No już nie ode mnie to zależy. Dobra, i lecimy z kolejną partią. C4. Niech będzie E5. Co? Zbił. Może tu w ogóle zagrać na rozwój szybki? Spróbuję taundy. I goniec. Tak po prostu. No dobra, bronimy się. Nie widzę tutaj jakichś wielkich możliwości. No skoczka do centrum, może tutaj coś się uda wejść. I to sobie wchodzimy. Wymiana. Okej. Może tu, żeby nie było B4. Dobra. No tak. Nic wielkiego nie ugram. Tak, spróbujemy. Jakoś tak zbyt prosto to idzie, ale może tak czasami trzeba. No i H3 spróbuję do końca. Go tutaj trochę pomęczyć. Zahaczyć jak F4, to no ten bieg H3 może tam być taki kąśliwy. Może tak się zdarzyć. Tutaj? O. Tak, chcesz sobie pograć. Okej. Tutaj chcesz zbić. No jest to pomysł. No dobra, spróbujemy szczęścia. Bardzo ryzykuję oczywiście, no ale to cóż mi tu pozostało? Może B5 w sumie trzeba było tu spróbować, potem się coś tam zorganizować. Ale to tak się zawsze mówi po ruchu. Nie mam pojęcia. Dobra, spróbujemy szczęścia. Wiem, że tutaj możesz. Doskonale o tym wiem. Nawet tędy spróbuję jakichś prymitywnych planów z tym pionkiem. Właśnie. Tutaj się zahaczyć. Oj, tu szach jakiś będzie groził.
Mogą być niebezpieczeństwa dla mnie. No bardzo ryzykownie pograłem. Niestety, spróbujemy gońca wrzucić jeszcze do akcji. Jakieś takie ruchy, takie, ale to są takie prymitywne posunięcia. Mam wrażenie, że przeciwnik się bardziej boi niż ja. Dużo czasu właśnie. I bezpieczeństwo. To jest właśnie mój ból. Już nie mam jak się zaczepić. Nie mam możliwości jak się zaczepić, tak? Ona nawet może mi sprzątać pionki. No dobra, tak. E5 nawet można zagrać. No wtedy tu spróbuję coś. No tak, możemy tutaj szachować. Jak wymienię hetmany, to przegram. Cóż ja mogę? Oj, tutaj jakieś jeszcze pułapki się mogą zadziać. No tak. Matowanie. Ha, no i mata dostałem. Bardzo słaba partia z mojej strony. Bardzo słaba partia. Miałem nawet lepiej. Ojejku, nie zagrałem w ten sposób, przecież to oczywiste. Jak mam przewagę w rozwoju, to staram się jeszcze tam jakąś figurę, która może bronić wymienić. Ja tego nie zrobiłem. A to mogłoby być dobre. To mogłoby być bardzo dobre. No dobra, moi drodzy. 8 rund było, znowu mam 4 punkty. 3 rundy do końca, czyli powtórka z rozrywki z tamtego tygodnia, czyli robimy 3 punkty z 3 i mamy 7 punktów znowu. No tak trzeba zrobić, teraz już nie ma wyjścia. Dobra, zapominamy o tych rundach, co były. Jeszcze coś tutaj się dokończy.
O, koniec partii. Okej. Dobra, po 8 rundach niestety mam tylko 4 punkty. Lekko nie ma. Ciężkie dzisiaj Title Tuesday. Żałuję, że transmisja się zacięła na żywo. Ale jest was trochę, więc myślę, że tragedii nie ma. Ale na czacie cichutko widzę. Grunt, że odcinek będzie w całości płynnie puszczony. No i dobra. Co zrobić? Zrobić trzeba 3 punkty. To trzeba zrobić przede wszystkim. I będziemy zadowoleni. Nie ma innego wyboru. 3 punkty i będzie dobrze. Po 8 rundach jest mała, krótka przerwa techniczna na czeskomie. Oczywiście macie na YouTubie będą rozdziały, więc można sobie je przerzucić od razu do partii. Dobra, jak to wygląda tabelka? Janek ma 6 punktów tylko. Czy Nakamura ma 5,5? No ma, ale jest dopiero na 71 miejscu, masakra. Aleksander Bortnik, proszę bardzo, 7,5 na 8.
Dobrze, moi drodzy. Runda numer 9 mogłaby wystartować. No to lecimy. Runda numer 9. Tydzień temu też w 9 rundzie nie miałem przeciwnika. Stałem punkt za Friko. Czy to się powtórzy? To by było naprawdę śmieszne. Tak można? Dobra. Nie wiem, tak. Oczywiście nie mogę skoczkiem ruszyć, bo mata dostanę, ale... Tutaj... Ciasno się zrobi. Ojejku, E4 jest. Miał E4. Po hetmanie miałem. Tragedia. Zagrałem. Dobra, biję tu. Pionek tak słaby, że masakra. Będzie wyjście z wora. Nie wiem jak, bo ani gońcem, ani skoczkiem nie mogę się ruszyć. Zamroził mnie totalnie. Spróbuję jakiejś aktywności w ogóle. Może stędy. Aha, po prostu jest bicie. No ale przynajmniej skoczek stąd mi ucieknie. Skoczek H3 kompletnie nie pograł w tej partii.
chyba się uda w ogóle ta wymiana hetmanów. O, skoczek wszedł do gry, hura! Skoczek wszedł do gry za cenę pionka. Ale wszedł. O losie słodki. Przegrałem partię. Nic nie widzę. Król nigdzie nie może uciec, tutaj przegrywam. Dobra. Masakra. Kurczę no. Aż tak. Zobaczcie, nie było aż tak źle w tym momencie. Po prostu zwyczajnie H3 podstawiłem w jednym ruchu. Nie będzie siódemki. Dobra. Zobaczmy sobie może na kogoś innego. No to powalczmy o tą szóstkę. No tragedia. Niestety dzisiaj tragedia. Dobra, zwalam na to, że transmisja się zepsuła, zwalam na to, że jest upał. Tak, trzeba po polsku zwalić na kogoś, tylko nie na siebie. Zobaczmy, jak grają zawodowcy, nie tam będziecie na mnie patrzeć. Zresztą w ogóle ciężko jest w miarę sensownie grać w szachy i komentować jednocześnie. To jest bardzo trudne. Uważam, że to jest bardzo trudne, żeby grać na wysokim poziomie i komentować swoje ruchy. Piekielnie trudna sprawa według mnie. Mądrze zagrał, bo tutaj wisi. Bortnek tak ciekawie gra w szachy. D5 będzie groziło i białe będą miały chyba przewagę. No wieża A7. Czarne jakby się wykraskały z kłopotów. No właśnie, tutaj jest ruch. A co, goniec E3 nie można? No właśnie. Podstawił tutaj Hindus. Trzeba iść, jak inaczej. A dlaczego tym? Nie wierzą? Dobra, i teraz będzie matowanie wieżą i gońcem. To jest ciekawe. Tutaj w zasadzie czarne powinny się wybronić, jak będą dobrze grać, no ale to nie jest łatwe. Uważam, że trudniej jest się bronić niż matować. Oj, trochę to spowalnia, bo znowu wracamy do punktu wyjścia. Sprytnie chciał zagrać internetowo.
Jamesie. Odcinkę powinien zrobić. I tędy. Remisik, co? Za dużo ruchów. No tak. Wow. Tak, tak łatwo. Czas spadł. Ok. No dobra. Czekamy na rundę numer 10, przedostatnią. Jest, bardzo szybko. Zaboże sobie na Vivat, zagramy E4. Wyprowadzę skoczki, zrobię roszadę i jakoś będzie. Za szybko zbiłem. A ja tu nie gram zwykłego Sycyla. Gram niezwykłego Sycyla. Jakoś takie. Takie koślawe te moje posunięcia, ale kto komu broni tego grać? Na końcówkę gorszą. Koniec F6 jest dobrym ruchem. No tak, on ma lepszą końcówkę, bo parę końców nie zagrał. Tak, ojej. Ojej, ojej. No to dla mnie jest dobrze. Tutaj się przerzucę. Będą kłopoty. Oj, będą kłopoty. Tu jakby szybko, ale to kłopoty już są. Kurczę! No A5 starczy. Koniec będzie świetnie grał. A, i nawet tutaj. Masakra. Jak zagram tu, to po prostu wierzą. No jak tak można przegrywać? Co? No niestety, no niestety, no tragedia, moi drodzy, tragedia. No nie wiem, zagram tak, no nie wiem, co mam grać. Może tu jeszcze zbiję, no nie zbił. To jest bida, bida z nędzą. Pogram jeszcze parę posunięć, ale ojej, tylko ciekawe nawet gdzie. Może tu się pomyli, ale to i tak jak zbije to tu.
Niestety. Ciężkie życie szachisty, który podstawia figury. Tak starczy. Tu pionek wisi. Wszystko wisi. Straszę. Oj, to jeszcze gorzej zagrałem. Nie, już nic nie widzę. A, tu jest szach, zapomniałem. No tak. Dobra. Nie ma tutaj się co wygłupiać. No niestety, są cały czas 4 punkty. Bieda, moi drodzy. No ale powalczymy jeszcze w ostatniej rundzie o tą piąteczkę, co nie? No co zrobić, no. Jak nie idzie, to serio. Ale zagrałem z Janem Krzysztofem Dudą. I to się liczy dla mnie, moi drodzy. Szkoda tylko, że tylko z Jankiem. Jeszcze jakiś przyzwoity wynik nie został zrobiony. No niestety, niestety. Aha, Firuszcza wygrał. Hikaru Kashi, nie? Thank you.
podstawka Hetmana. Jak widzicie, moi drodzy, arcymistrzowie również. Witam, od 3 miesięcy oglądam wszystkie twoje filmy na YouTube. Bardzo przyjemnie się słucha. Dzięki tobie polubiłam wspaniałą grę, jaką są szachy. Dziękuję. Ja również dziękuję za miłą wiadomość. Bardzo się cieszę. Jeszcze jedna partia i została ostatnia runda, moi drodzy. No to jest teoretyczny remis. W ogóle dwie panie jak walczą. Mocno. O, słusznie. Ciasno w czołówce. Dużo zawodników po 8,5. Janek ma 8. Top 3 będzie mu ciężko. No dobra, mistrz FIDE, moi drodzy. Kolejny. I lecimy. Może zagrać jakiś gambicik. Zobaczymy, jaki będzie pierwszy ruch przeciwnika. Może coś ostrego. A niech będzie to 5. Albo będzie szybki przewóz. Aha, gramy bez hetmanów. Czyli znowu końcówki. Nudy. Nie no, akurat ja uważam, że końcówki są świetne. Niech będzie ruszata. I skoczka tutaj wrzucimy. I hop. Lecimy, atakujemy. Niech się boją. I koniec. Ta wymiana będzie dobra, otworzy się wieża, może skoczek tędy. Sobie pokica. Chociaż mogę też skoczkiem odbić, ale pionkiem chyba lepiej, bo tutaj bronimy. A to nawet jeszcze takie posunięcie C5 można zagrać. Nie szukamy tutaj słabości w obozie przeciwnika. No to lecimy. Konsekwentnie. To jest czad w ogóle. Ten goniec na E3 to jest w ogóle masakrator jakiś. I wieża, bo jeżeli C3 to tak. Prosty plan tutaj. No tak, muszę. Ok, i tutaj. Idziemy jak po swoje. Pytanie, czy to wybić. Wybicie chyba jest bardzo dobre. Aha, on wybije po prostu skoczkiem. Dobra, to przepychamy. Niestety. Znaczy, niestety w takim sensie, że przepycham, żeby... I nie otworzę sobie żadnej linii, no ale będę próbować tutaj coś zadziać. Ha, G5 można było w sumie. Co tutaj? A to teraz wieża D3, to mam opcję zbicia tu i poświęcenie jakości. Straszyć trzeba. Króla podciągnąć na pewno mogę. Nie wpuszczam. Dobra, tutaj. W końcu trzeba to plasnąć. No oczywiście może odbić tu, zawsze na F3 tutaj wieżówkę trzeba liczyć.
Fajnie jest tak przeciwnika zgnieść. Gorzej jak jest odwrotnie. Szachy to wieczna walka, moi drodzy. Wieczna walka. No wezmę pionkę, jak dają. Kolejnego będę chciał wziąć, jak dają. No bo to jest pasywna obrona. No dlatego musiał w pewnym momencie. Aha, okej. No dobra, muszę. Tu spróbuję zrobić karierę tym królem. Bardzo szybko. Jeżeli on się pokusi o tego pionka, który jest nieistotny w tej pozycji. Aktywność to jest bardzo ważna. Właśnie pokusił się o tego pionka. Cieszę się. Ten pionek nie ucieka, bo mam szacha tu i zawsze zdążę go obronić wieżą. Są już proste ruchy, to jest wygrana pozycja. To musi być wygrana pozycja. Może tak spróbuję dać mata. Zawsze mogę dać jakiegoś szacha przy okazji. Jeden szach jeszcze. Zobaczymy, co dalej z tego wyniknie. Wiem tak. To wygrywam. Potem mam taki motyw. Aha, on jeszcze ma tutaj szacha. Spróbujemy oszukać gościa. Ale nie, to on mnie oszukał. No dobra, to mam chyba remis. Jeszcze spróbujemy tutaj sztuczek. Na to liczyłem. Szczerze mówiąc. Tu chyba nie ma szacha żadnego teraz, co? Dokładnie. Tak. Tak. Jesteś mój. Nie ma żadnego szacha. Ile hetmanów? A ja wygrywam. Daję mata w jednym ruchu. Wow! Cztery hetmany na szachownicy. Piękny mat na końcu. No powiem wam szczerze, ładny obrazek, co nie? Przyznacie, że taka wisienka na torcie, tym zepsutym torcie dzisiejszego odcinka. O, 5 punkcików. Szału nie ma, tragedii również. Gra słaba. Następnym razem miejmy nadzieję, że będzie tylko lepiej. Dziękuję wam serdecznie, moi drodzy, za uwagę. Widzimy się w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się.